Dobry wieczór ze stadionu Przysłonecznej. Przed nami mecz 1/4 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Jagiellonia, Białystok, Korona Kielce. Przed chwilą kibice tutaj krzyczeli za spikerem, kto wygra mecz Jaga, kto wygra mecz Jaga i tak dalej. No, taka ciekawostka. Zwykle, kiedy to się odbywało, to ja się starałem nie odzywać, dlatego że to z głośników nas zagłuszało. Ale tak się dla mnie szczęśliwie złożyło, że zepsuła się część głośników na stadionie przy Słonecznej, stadionie miejskim w Białymstoku. Oprócz tego, że się trawa zepsuła, też część głośników się zepsuła i ten speaker już nie wrzeszczy tak bardzo mocno. Cóż tam, nie będziemy się już powtarzać, że boisko wygląda tragicznie w Białymstoku, no i dzisiaj też nie wygląda lepiej, bo dlaczego miałoby wyglądać, skoro mamy luty i ten czas wegetacji to jeszcze nie jest sprzyjający czas właśnie dlatego, żeby trawa tutaj wyrosła w tych miejscach, gdzie są łyse plamy, a skoro popadało przed meczem, ma też padać w czasie meczu, oby nie za dużo, to te takie łyse plamy bez trawy zamienią się po prostu w takie grzęzawisko, bajorko, błocko. Próbują wyjść dalekim podaniem, piłka od Hofmeistera do Fornalczyka, przy nim jest Michal Caczek, zbliża się do narożnika pola karnego Jagiellonii, Fornalczyk drybluje w lewo, w prawo, Fornalczyk, strzał pierwszy groźny, odbija piłkę do boku Abramowicz, na szczęście nie było Dalmału ani Trecho na dobitkę, a więc odnotujmy w 25 minucie, pierwszy strzał w tym meczu celny, w ogóle chyba jakikolwiek strzał to był strzał Mariusza Fornalczyka z Korony Kielce, obroniony w dobrym stylu przez Sławomira Abramowicza. A Jagiellończycy rozgrywają wszerz boiska. Jest Dieges, może uderzy z dystansu. Może spróbuje zaskoczyć Ksawiera Dziekońskiego. Piłka w pole karne. Kubicki nad poprzeczką po dośrodkowaniu Lewickiego. Zbyt mocno wyrzucił Jakub Lewicki Jarosława Kubickiego za lewy słupek bramki Korony Kielce. Strzał był, ale już widać było od początku, że nie kontroluje tutaj piłki Jarek Kubicki. W konsekwencji nie miało wprawa to wpaść do bramki. Jesteśmy znowu przed polem karnym przeciwnika. Imas w prawą stronę zagra do Saczka, nie, sam pole karne do Marczuka. Marczuk znowu za dużo tych kombinacji. Ngujamba, sam Ngujamba w lewą stronę, teraz do Lewickiego, uderz. Raz Kuba, uderz, może coś wpadnie. Jest piłka w polu karnym, jest strzał, odbijamy to. I gol, jest, słupek ratuje. Rywali jeszcze Lewicki i broni. Ksawier Dziekoński, wreszcie było groźnie, wreszcie Jagiellonia. Trochę z takiego chaosu stworzyła sytuację. Mieli naprawdę rywale wielkie szczęście, że Kubicki właściwie do puste bramki strzelił w prawy słupek bramki. No nie są to już tak dobre występy Jagiellonii w ostatnim czasie, jak te jeszcze do niedawna. No i dziś, przypomnę, gramy z drużyną, która jest w strefie spadkowej. Trzecie miejsce od końca Korony Kielce i tej przewagi takiej w sytuacjach bramkowych zupełnie nie widać. Jagiellonia była częściej przy piłce w pierwszej połowie, ale niewiele z tego wynikało. Ale żeby tutaj grała drużyna lidera tabeli, czyli Jagiellonii z zespołem ze strefy spadkowej, to tego w pierwszej połowie nie było widać. 58 minuta meczu. Jagiellonia na połowie przeciwnika. Hansen do Nene, Nene do Polulu. Piłka trafia jednak do Marczyka. Ten wystrzeliwuje pod nasze pole karne. Skrzypczak niedobrze podaje do Trecho. Trecho do Nono. Nono w pole karne. Remakl sam na sam. Remakl. 1-0 dla Korony Kielce. 58 minuta meczu. Ej. Po własnym błędzie znowu, po błędzie w wyprowadzeniu piłki, znowu tracimy ją przed własnym polem karnym. Martin Remakl, proste rozegranie, Trecho, Nono, Remakl. Skrzypczak pcha znowu do przodu, znowu w prawą stronę, znowu do Michała Saczka. Tomasz Kupisz przygotowany do gry, a do końca meczu 11 niespełna minuty czasu podstawowego. Dieges, pole karne, Pululu, nie trafia, Pululu, gol! Ale szwart, jeśli nie będzie spalonego, Jagiellonia wyrównała. Dieges dostał piłkę, zamarkował strzał, potoczył tę piłkę w pole karne, a ona tam płakała pod nogami Pululu i obrońcy drużyny z Kielc. Ale ostatecznie Pululu strzelił w środek bramki między nogi Ksawiera Dziekońskiego i w 80 minucie meczu wszystko wraca do stanu wyjściowego. Jagiellonia remisuje z Koroną Kielce 1-1 po golu Afimiko Pululu. I sędzia kończy w tym momencie ten mecz w 90 minutach plus 4 doliczone. Dogrywka, szanowni państwo. Imas, ostry kąt. Imas! Broni to Dziekoński. Jeszcze Imas, jeszcze broni Dziekoński. I nie było tam spalonego. Sytuacja sam na sam z ostrego kąta Imaza. Broni Ksawier Dziekoński. Znakomita interwencja młodego bramkarza rodem z Białegostoku dziś w barwach kieleckiej Korony. Ach, to była szansa być może na piłkę meczową. Czy to jest ten moment? Bartek Wdowik do narożnika. Wszyscy w pole karne Korony oprócz Sławka Abramowicza. Cała Korona, cała drużyna z Kielc też we własnym polu karnym, a kibice wyczuwają, że to jest właśnie ten moment, że to może być ten moment, w którym strzelimy raz pod Brudkowym tak, że rywal już się nie podniesie, że będzie zamroczony. Wdowik w pole karne. Główka, strzał, odbita, Pululu!
strzeliliśmy! Strzeliliśmy w podbródkowy, padli! Padli i teraz czy będą w stanie po wyliczeniu jeszcze się podnieść, czy nie? Padli i nie dadzą rady wstać. Życzę im, żeby się podnieśli, żeby jeszcze walczyli, ale dostali strzał w najgorszym dla nich możliwym momencie. Piłka na raty, kopana przez Afiego Polulu i oni po prostu nie dadzą rady. To jest obraz bardzo, bardzo smutny z punktu widzenia kibica, piłkarza Korony. Ja im szczerze współczuję, widząc jak strasznie cierpią. Ten mecz się jeszcze nie skończył. Do końca dogrywki pozostała minuta i 10 sekund. Ale Jagiellonia zadała cios w takim momencie. Jagiellonia przechyliła szale w tym momencie na własną korzyść. Koniec meczu! Koniec meczu! Godinho za linię końcową! Koniec meczu! To jest taka radość Jagiellonii, jakby zdobyła Puchar Polski. Niektórzy leżą, niektórzy stanęli na kolana i klepią się, a piłkarze z Kielc, jest ich mi szczerze żal, ale cóż, taki jest sport, takie są emocje. To nie było wielkie widowisko pod względem piłkarskim, ale to był kapitalny mecz pod względem dramaturgii. I Jagiellonia jest w najlepszej czwórce piłkarskiego Pucharu Polski po naprawdę dramatycznym boju.